Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj nie będzie o skuterach śnieżnych, choć za nami stoi skuter śnieżny. To też rzadki widok na naszym terenie, pewnie dlatego, że już tego śniegu nie ma. A jeśli wcześniej był, to nie było tych skuterów. Także były zimy, ale nie było skuterów. Teraz nie ma zima, są skutery. No ale maszyna jest naprawdę mocna, ta, która za nami stoi. I nawiązując do tej mocy, to kolejny odcinek chcielibyśmy zrealizować na torze kartingowym. Czemu akurat na torze? No na pewno dlatego, że ja lubię karting, ale żartuję. Chciałbym zakończyć sezon właśnie w tym miejscu, w którym się dużo wydarzyło. Bo tak naprawdę mało mówimy, mimo że akurat tutaj w Suwalskiej Telewizji i ja uwielbiam ten sport, więc to jakby się pojawia, ale tylko dlatego, że upośledzonym fanem jestem ja. Upośledzonym już z tego tytułu, że jestem już po 50 i jestem od tyłu. A pasja została jeszcze w sercu. No i chciałbym jeszcze pomóc, na ile to jest możliwe, tym wszystkim młodym ludziom, którzy szukają alternatywy w sporcie motorowym, pokazać, co się dzieje, jak to wygląda z bliska i co można zrealizować na torze kartingowym, czy niekoniecznie kartingowym, torze motorowo-sportowym. Drodzy Państwo, i w tym następnym odcinku chciałbym zaprezentować to, co dla nas Stowarzyszenia Motokart udało się zrealizować z ciułania, zbiórek, różnych inicjatyw, nazwijmy to z wyciąganiem ręki do innych, bogatszych i z tytułu zbierania środków, co udało się zakupić. No, udało się zakupić taki sprzęt, który można zaoferować w inkubatorze kartingowym nieodpłatnie, w ogóle za darmo. Mieszkańcom miasta Suwałk przede wszystkim to jest skierowane do młodzieży, tak? No bo starsi sobie poradzą w inny sposób, natomiast młodzi ludzie nie zawsze mają środki i możliwości, żeby poczuć ten karting. Profesjonalny karting, on jest może dość szorstki, bo to fajnie wygląda, jak się ogląda w telewizji, że to tam brzęczy, pędzi, no ale też ma swoje minusy. Tam się trzeba przygotować bardzo do tego, siadając w profesjonalną maszynę, bo one mają bardzo dużo koni, bardzo dużo mocy i na pierwszy raz i na taką przejażdżkę weekendową to po prostu się nie nadaje. Jest zbyt niebezpieczne i dla jeżdżącego, i dla wszystkich wokół zgromadzonych. Dla Stowarzyszenia Motokart udało się zakupić sprzęt, który jest wykorzystywany do, nazwijmy to w cudzysłowie, pojeżdżawek. No i takich pojeżdżawek dla laików. Czyli bezpiecznie, z ilością mocy odpowiadającą umiejętnościom, w zabudowie, w różnych takim zderzakach, ochraniaczach, czołowych, bocznych, nie wiem, na plecy. Także tam praktycznie nie ma możliwości, żeby coś się wydarzyło. Chociaż słyszałem, że można zepsuć kawałek pręta, tak? No, ale na 98% nic w tym się nie wydarzy, w tym sprzęcie. No i właśnie chcieliśmy zaprezentować ten sprzęt, podsumować ten sezon i co byśmy chcieli zrobić w przyszłym sezonie. Cały czas mówimy nie o tym, co, na czym byśmy chcieli zarobić, czy może w jaki sposób sobie zwiększyć ilość pieniążków, którymi dysponujemy, tylko chcielibyśmy pokazać, co robimy dla mieszkańców Suwałk i młodzieży, bo to tak odbieramy. Ten program jest skierowany nieodpłatnie i stricte dla naszych mieszkańców. To dla nas wszystkich. Mamy jeszcze tor, chociaż chmury nad nim wiszą cały czas, się rozchodzą, przychodzą i odchodzą, ale jeszcze go mamy i chcemy wszystkim pokazać, jak jest to potrzebna inicjatywa i co się dobrego dzieje. I to nie związane jest z pieniędzmi, choć już w przestrzeni życiowej, w której się znajdujemy, wszystko jest powiązane z pieniążkami. To jeszcze nie zostało skażone, przynajmniej w naszym klubie. Także zapraszam do tego programu, zapraszam do obejrzenia tego, co tam przygotujemy dla Państwa i wysłuchania tych, którzy całe serce oddali, żeby to jeszcze działało, grało i sprawiało radość wszystkim nam. Do zobaczenia.